Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj obiecany film z mojego nowego studia. Jeszcze wtedy, kiedy to dla was nagrywam, jeszcze po prostu nie ma tego studia, ponieważ wszystko jest robione od zera i w tym filmie pokażę wam, jak je buduję, jak po prostu je robię od zera, dlatego oglądajcie do końca i po prostu zostawcie łapkę w górę, subskrypcję taką samą, jaką mam teraz na paluszku. Tam na dole kliknijcie ją oczywiście z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły codzienne live o godzinie 21 oraz co trzydniowe odcinki o 12.00 na premierze oczywiście, więc zostawcie tą łapkę w górę i suba z dzwonkiem, to jest bardzo pilne. A pod tym odcinkiem chciałbym, żebyście dobili 666 łapek w górę i będzie zajebiście, więc co, zapraszam już do oglądania. Dobra mordeczki, a więc na pierwszy rzut oka leci ta mniejsza paczuszka, którą właśnie sobie w tym momencie odpakujemy. Więc dobra, lecimy sobie z odpakowaniem tej mniejszej paczki. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj w porządku i nic nie będzie uszkodzone. Jak najbardziej będę tutaj uważał przy otwieraniu. Dobra, więc otwieramy sobie ją tutaj od tyłu. Ona jest zapakowana w parę warstw, więc naprawdę dobrze. Firma tych pianek, tych co teraz otwieram, to jest nieznana, ponieważ po prostu wpisałem pianki akustyczne na Allegro i kupiłem sobie około 7 zł za jedną piankę. Ja zapłaciłem za tą paczkę 119 zł z przesyłką, a za tamtą drugą zapłaciłem 500 zł równe, więc dobra. Dobra, więc mamy pianeczki. Pierwsze pianki, które mamy, to takie o piramidki. Jest ich, już wam powiem ile, 14, tyle, czyli tyle ile chciałem. I dobra, teraz je sobie tutaj odpakuję z tego. I dobra, mamy pierwsze pianki. Tak to teraz wygląda, ja sobie to dam na łóżko, żeby po prostu się to nigdzie nie ubrudziło ani nic. Teraz czas na drugą, największą paczkę, więc lecę już po nią. Dobra mordeczki, więc mamy sobie tutaj drugą paczkę, tą największą, którą mam, a mianowicie paczka z tymi takimi lepszymi piankami, ponieważ tutaj już jest inny wariant. Tutaj jedna pianka kosztuje 30 zł ponad, więc ja kupiłem 12 pianek i zapłaciłem około 500 zł za paczkę razem z zestawą. Więc no, mamy to i w tym momencie wyjmujemy nasze pianeczki. Pierwsza pianka leci. O kurde, ta pianka jest bardzo duża. Dobra, więc pierwsza pianka jest bardzo mięciutka, więc to jest plus. I co? Ty już czuć, że tu jest bardzo wysoka jakość, dlatego ja zdejmuję sobie teraz następną. One są bardzo duże, tu jest około 5 cm z tego co czytałem, więc dobra, więc mamy, to jest takie puzzle jakby, więc no, dobra, odkładam sobie dalej. Teraz czarne, proszę bardzo, piękne, naprawdę. Czuć tą nowością. O, no i mamy wszystkie. Już tu widzę, że tu jest jeszcze jedna. Więc naprawdę najsowo. I dobra, teraz tak. Kryją się tu jeszcze pewne rzeczy, a mianowicie kleje. Kleje tutaj mamy. Więc dobra, mamy tutaj kleje, jak widzicie, 3 kleje kupiłem specjalnie, żeby po prostu było 100%, że starczy, więc ogólnie tak to wygląda. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają wszystkie te pianki tutaj na moim łóżku i coś czuję, że to będzie naprawdę kozacki po prostu rezultat tego stanowiska, więc co, nie pozostaje mi nic innego niż już chyba sprzątać moje stanowisko, wszystko tutaj odłączyć i powoli przyklejać nasze pianki. Dobra, więc na pierwszy ogień poszedł komputer. Komputer już odłączony, a więc go idziemy po prostu wynieść do innego pokoju i zaraz bierzemy się za całutki tutaj sprzęt. Dobra mordeczki, trochę się do was nie odzywałem. To wszystko było spowodowane tym, że cały czas pracowałem i jest już około, zaraz będzie 19. Zaraz mój tata wraca i zaraz kleimy pianki. A teraz wam pokażę, jak wygląda, jak sprogresowaliśmy właśnie z siostrą. Tutaj zrobiliśmy już wiele rzeczy, więc teraz wam w tym momencie pokażę, jak to tutaj wygląda.
tak to wygląda. Jeżeli byliście ciekawi kiedyś jaką miałem tapetę, to w tym momencie pokażę jak bardzo ona jest w opłakanym stanie, więc w tym momencie wam ją pokazuję. Tak to wygląda, tutaj jest bardzo, ona jest porwana. A to wszystko dlatego, że ten klej się tak ciężko odrywało. O, tu nawet ścianę widać. Więc kurde, no mocarnie to przeszło tyle, że to szok. A więc mamy pierwszą piankę. Dobra, więc w tym momencie już tutaj przynoszę biureczko. Już tutaj zaraz będę to ustawiał, ale pianki już są wszystko gotowe. Więc to ogólnie tak wygląda. Zaraz to będzie jeszcze robione do końca. A więc po prostu oglądajcie i zaraz wam pokażę jak tutaj będziemy wszystko wypełniać i lecimy. A teraz sekundka dla mojego sponsora, dla sponsora mojego kanału, a mianowicie Genesis. Więc ogólnie Genesis mi bardzo dużo przyniosło tutaj w tym roku, w roku 2020 oczywiście. A do nowego stanowiska będę się posługiwał po prostu, w nowym stanowisku będę się posługiwał bardzo dużo nowościami, ponieważ na wstępie tutaj bardzo dziękuję Genesis za to, że mnie wspierają tak bardzo. I teraz w tym momencie chciałem wam pokazać rzeczy, które dostałem do nowego stanowiska na razie, ponieważ to jeszcze nie koniec. I chciałem was zaprosić serdecznie na Genesis, wpisujcie kod Kamilowski, macie 10% zniżki na cały asortyment. I po prostu polecam. Ja do nowego stanowiska bardzo chciałem myszkę Krypton 770 i podkładkę Carbon 500 Blaze, więc sobie po prostu najpierw rozpakuję tą podkładkę, bo na razie myszki nie chcę rozpakowywać, ale jak widzicie już w tle są pianki, więc no. Więc teraz sobie po prostu tutaj odpakujemy wszystko i zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj na moim po prostu stanowisku. Siemano mordeczki, w tym momencie pozdrawiam odcinek tutaj każdy widz na czacie, w tym momencie live'a mam, jest 122 osoby, więc pokczampito i sobie po prostu kręcimy streamka, tak to tutaj wygląda. I co? Po prostu jak nagramy odcinek, znaczy jak nagramy te pozdrowienia od widzów, to lecę pokazywać wam całą perspektywę, jak to wygląda, jak wygląda to stanowisko, więc tutaj macie pozdrowienia od każdego widza. Wyłapujcie tutaj widzów, więc pozdro serdeczne i idziemy przedstawić perspektywę. Dobra, no i wchodząc do mojego studia, od tyłu tutaj znajduje się taka podstawka na trzy monitory, dzięki której monitory wiszą w powietrzu i ogólnie dobra. Tak się prezentują tutaj pianeczki, wszędzie tutaj tak się prezentują, fajnie bardzo to wygląda. I teraz idziemy sobie do mojego studia. Siadamy sobie na fotelu i właśnie to jest nasza pierwsza rzecz w tym stanowisku. Fotel Genesis 3600. Aktualnie kosztuje on około 1200-1100 zł, coś takiego. Więc kosztuje on tyle, on jest RGB, ale niestety teraz nie mam go podłączonego, ponieważ zgubiłem pilocik. Dlatego po prostu wam teraz to mówię i ten fotel kosztuje 1200 zł. Teraz wam przedstawię moje monitory. Pierwszy monitor jest to monitor Acer. Koszt takiego monitora to około 350 zł. Mój główny monitor to monitor z firmy IAMA. Dokładne modele macie wszystko w opisie. Jest to monitor 144 Hz. Koszt takiego monitora to około 750 zł. I teraz przechodzimy sobie do mojego trzeciego monitora, a mianowicie to jest ten sam, co był tutaj po lewo, czyli Acer. Koszt takiego monitora to tyle samo, ile po prostu ten tutaj drugi, bo to są takie same monitory. Obydwa kosztowały około 700 zł. Teraz przechodzimy sobie do mojej kamerki internetowej, czyli Logitech C920. Koszt takiej kamerki to aktualnie 600 zł, więc po prostu polecam tą kamerkę, chociaż i tak za niedługo będę zmieniał na Camlinka, więc lecimy dalej. Następną rzeczą jest mój telefon, który jest aktualnie używany jako Stream Deck, taki mini Stream Deck, ponieważ podłączyłem go pod właśnie komputer i steruję tak jakby nim OBS-em, tak samo jak normalnym Stream Deckiem. Koszt tego telefonu to 3000 zł, jest to iPhone 11 i żeby tutaj zaznaczyć, to nie jest żaden flex, po prostu dodaję go do mojego studia, ponieważ używam go jako Stream Deck. Dlatego tak wam chciałem po prostu to wytłumaczyć. Następną rzeczą jest moja klawiaturka, a mianowicie klawiatura jest to Tor 300 TKL.
koszt takiej klawiatury to około 150 zł. A teraz przechodzimy sobie do myszki, którą widzieliście właśnie jak dzisiaj odpakowywałem. Jest to myszka Krypton 770, koszt takiej myszki to około 200 zł. A teraz słuchawki. Słuchawki, które są bardzo niedocenione, ponieważ koszt takich słuchawek to 150 zł. Są to słuchawki Genesis Argon 600, a dźwięk w CS jest naprawdę prześwietny, więc po prostu polecam serdecznie takie oto słuchawki. Teraz rzecz, o którą naprawdę często mnie pytacie, a mianowicie mój mikrofon. Jest to Novox NC1, jest to najlepszy mikrofon, jaki miałem dotychczas. Koszt tego mikrofonu to około 250 zł, więc naprawdę polecam, jak chcecie jakiś mikrofon na start. A teraz podkładka. Moja podkładka to jest Carbon 500 Blaze. Jest ona praktycznie na całe biurko, więc naprawdę ją serdecznie polecam. Teraz już przedostatnią rzeczą, którą wam tutaj pokażę, jest to moje biurko. Jest to Holm 300 RGB. Ma tutaj on ładowarkę indukcyjną oraz USB huba. Ma też LEDy, aczkolwiek LEDy aktualnie nie są tutaj podłączone, ponieważ niestety, ale zgubiłem pilot, tak samo jak do mojego fotela. Koszt tego biurka to około 1100 zł. A teraz mój komputer, czyli to, o co pytacie dosłownie cały czas na odcinkach. Tutaj mamy obudowę Genesis Irid 505 ARGB, z tego co się nie mylę. Koszt tej obudowy to około 400 zł. Teraz to, na co czekaliście, a mianowicie co znajduje się wewnątrz tej obudowy, a mianowicie co jest moją maszyną na streamy oraz odcinki. Już właśnie w tym momencie wam powiem, co jest tutaj w mojej maszynie. Zacznijmy od tego, że po prostu zacznijmy od zasilacza. Zasilacz jest to z Corsara 650 W. Koszt tego zasilacza to około 250 zł. Ja kupiłem za 300 zł, ale to było około 2 lata temu, ale sprawuje się nieźle i naprawdę polecam ten zasilacz. Teraz następne, co mogę tutaj wymienić, to dyski. Posiadam 3 dyski SSD po 500 GB. Koszt jednego dyska to około było 450 zł, więc wszystko łącznie daje nam 1350 zł. Następna rzecz to, o ile się nie mylę, to teraz wymienimy sobie po prostu kartę graficzną. Karta graficzna jest to 1063 GB OC. Podkręcona jest ona bardzo mocno, co daje też dużą wydajność, ponieważ jak widzicie na streamach mam dużo FPS-ów, a naprawdę karta graficzna nie jest dobra. A nie jest zbyt dobra, bo jest dobra, aczkolwiek nie jest najlepsza. Ale za niedługo będzie upgrade komputera, więc oczekujcie tego. Koszt tej karty graficznej to około 700 zł. Ja mam z firmy, nie pamiętam nawet jakiej, ale kupowałem ją za 1000 zł. Teraz może kosztuje mniej. 700 zł około teraz kosztuje, z tego co patrzyłem. Patrzę na ceny nowych kart graficznych. Więc to, teraz procesor Ryzen 5 1600AF. Polecam bardzo serdecznie ten procesor. Nie chcę się żadnych rdzeni wymieniać czy coś, aczkolwiek ja tutaj nie będę wymieniał, bo tutaj się pogubię. Teraz płyta główna. Płytę główną mam z Gigabyte, jaką jest za 400 zł. Nie pamiętam już jej nazwy, aczkolwiek no sobie podliście wszystko, ile kosztuje. Ponieważ ja jeszcze tutaj wymienię ostatnią rzecz, którą pamiętam, czyli RAM. Posiadam 16 GB RAMu. Wydajność to chyba, z tego co się nie mylę, to 3200, chociaż nie wiem, na pewno się mylę, ponieważ ja nie pamiętam, ile dawałem tutaj wydajności. Więc no, ja żadnym znawcą komputerów nie jestem, ale tak wam tłumaczę na oko, z tego co pamiętam, ale mogłem się mylić. Dlatego to jest właśnie mój komputer. Koszt takiego komputera to około 3500 zł, coś takiego. Więc gdzieś będziecie mieli po prostu w opisie albo w tytule cenę całego studia. Całe moje studio jest też liczone jako stanowisko też mojej siostry, ponieważ to jest w jednym studiu. Stanowisko mojej siostry po całkowitym obliczeniu wychodzi 5000 zł, co daje nam łącznie 20000 zł koszt całego mojego studia, więc po prostu to jest moje nowe wymarzone studio za 20000 zł. Koszt tych pianek to około 1000 zł, zapłaciłem 1000 zł za te pianki właśnie, które widzicie za mną, więc myślę, że się opłacało, bo naprawdę efekt jest niesamowity. Jeżeli chcielibyście zobaczyć stanowisko mojej siostry, wbijajcie na jej kanał, ponieważ ona za niedługo będzie go reaktywowała i przedstawi tam ona swoje stanowisko, gdzie naprawdę one też jest fajne, więc wbijajcie, macie w opisie oraz tutaj gdzieś w karcie po prawo albo po lewo. Po prawo albo po lewo, jeszcze nie do końca wiem. Więc wbijajcie na jej kanał. XMizdareX ma ona 3400 subskrypcji, więc wbijajcie na jej kanał. I co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca bez przewijania. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu
waszą opinię na temat tego stanowiska. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Codziennie live o 21:00, co 3 dni dodaję odcinki. Więc co? Widzimy się w następnych odcinkach i dzisiaj o 21:00 na streamie. Yo!